Witam Państwa. Koniec lipca, sierpień to czas na zbieranie owoców naszych wysiłków. Na pomidorach pojawiają się pomidorki. Nasze ogórki też wydają nowe kwiatki, nowe owoce. Papryka też ma takie cudeńka. Nasze cukinie też wydają piękne plony. Pojawiają się też patisony. No piękny okres w naszych ogródkach. Wreszcie możemy cieszyć się plonami. Ale zachodzi pytanie, czym nawozić, żeby nasze rośliny cieszyły nas plonami jak najdłużej. Czy nadal robić to gnojówką z pokrzywy, czy raczej zmienić jej skład? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w trakcie tego odcinka. Gnojówka z pokrzywy jest bardzo dobrą gnojówką, dobrym nawozem, zawierającym dużo azotu. Jest on bardzo potrzebny roślinom, zwłaszcza w okresie budowania masy zielonej, aby rosła w zieleń nasza roślinność, no to potrzebuje bardzo azotu. Ale gdy zaczynają się pojawiać pierwsze kwiatki, to znak, że nasze rośliny potrzebują czegoś więcej. Potrzebują potasu. I to jest znak, że naszą gnojówkę musimy zamienić na coś innego. Na co? Otóż najlepszą gnojówką od tego momentu będzie gnojówka z żywokostu. Więcej azotu zawierają młode żywokosty, a te kwitnące zawierają więcej potasu, nawet bardzo dużo. Żywokost jest dobrą gnojówką, dobrym źródłem potasu, dlatego jest świetny dla roślin, które wydają owoce lub kwiaty. No ale pytanie, co się stanie, gdy nadal będziemy używać gnojówki z naszych pokrzyw? No w zasadzie to się nic nie stanie. Nie zaszkodzimy tym swoim roślinom, ale sprawimy, że przyrost zielonego będzie większy niż kwiatów i owoców. A więc powtórzmy. Gdy pojawiają się kwiaty, nasze rośliny potrzebują potasu. Więc zaczynamy podlewać wtedy gnojówką z żywokostu. No ale gdzie go szukać? Gdzie możemy go pozyskać? Otóż żywokost lubi rosnąć na podmokłym terenie. A więc blisko rzeki, ja tutaj akurat jestem obok małej rzeczki, obok rzeki, w rowach, na wilgotnych łąkach, tam możemy poszukiwać. Roślina ta ma różne odmiany, może mieć różne kwiatki. O, tutaj ma takie lekko różowe. Tu wynalazłam różową odmianę, wcześniej pokazywałam fioletową. Tą roślinę możemy rozmnażać przez korzenie i każdy gatunek żywokostu, każdy kolor nadaje się na gnojówkę i może być uprawiany w naszym ogrodzie. Musimy tylko pamiętać o tym, że roślina ta silnie się rozrasta, więc lepiej wybrać jakiś teren, gdzie nie rozrośnie nami, nie zagłuszy innych roślin, a więc z boku gdzieś ogrodu.
ale gdybyśmy nawet mieli nadmiar tej rośliny, to nic nie szkodzi, dlatego że nawet tymi liśćmi możemy ściółkować wokół naszych roślin. Do zbioru żywokostu wyposażmy się w rękawiczki, w sekator, dlatego że o, roślinki te, nie wiem czy widać, ale mają takie kłujące włoski i możemy podrażnić sobie rączki, chyba że jesteśmy odporni, także możemy bez rękawic, ale raczej zalecam rękawicę, tutaj bardziej widać, jakie te włoski tutaj są takie mogące zaszkodzić naszym rękom. A więc bierzemy rękawiczki, sekator, ręką też damy radę go oberwać, albo jakiś nóż, nożyk i do dzieła. Co później? Tu już ten żywokost zbierzemy, wkładamy do wiaderka. Tak na ścisk. Ja tu jeszcze później dorwę. Tak, żeby było całe wiaderko. Zalewamy wodą. Całkowicie zalewamy. Tu możemy jeszcze dołożyć trochę żywokostu. Zalewamy i odstawiamy takie wiadereczko z boku ogrodu gdzieś, najlepiej jak to będzie cień albo półcień, możemy przykryć, nie musimy, ja akurat nie przykrywam i jest dobrze. Po tygodniu na powierzchni będą się pojawiać, tworzyć bąbelki, taka delikatna piana. Codziennie możemy zamieszać patykiem. Jak nie zamieszamy, też się nic nie stanie, ale wtedy tą roślinę bardziej zanurzymy. Na przygotowanie gnojówki z żywokostu potrzebujemy od 2 do 4 tygodni, ale już po tygodniu, jeśli mamy taką potrzebę, to możemy go spokojnie użyć. Szybciej, wiadomo, fermentuje młody żywokost, no ale nie na młodym żywokoście nam zależy, tylko na tym z kwiatkami. Jak jest temperatura wyższa, jest gorąco, to też ta fermentacja przebiega szybciej. Gdy nie będzie już bąbelek, tutaj już ten żywokost, on tu jeszcze się trochę pieni, ale ja już go użyję do swoich roślinek, ale gdy nie będzie bąbelek, przestanie się pienić, zobaczymy, że listki się już rozłożyły. Łodygi, wiadomo, że łodygi będą, bo to one potrzebują dużo czasu na rozłożenie, ale liście z czasem po 2-4 tygodniach one nam całkiem znikną. Ich nie będzie widać. I to jest wtedy czas, że gnojówka jest gotowa do podlewania naszych roślin. Nawozimy w proporcjach 1:5, czyli jedna część gnojówki, 5 części wody. Podlewamy nasze warzywa owocujące. Możemy też tą gnojówką podlewać drzewa owocowe, krzewy owocowe. Jest ona też dobra do podlewania na balkonie, dlatego że ona śmierdzi mniej niż gnojówki z innych roślin. Dlatego łatwiej jej zapach znieść na naszym balkonie. A więc, drodzy Państwo, zachęcam do szukania żywokostu, do sadzenia go w swoich ogródkach. Jak sama nazwa wskazuje, żywokost żywi nasze kości, ale nie tylko. Cudownie odżywia też nasze rośliny. Dzięki temu będą pięknie rosły, kwitły i owocowały. Dziękuję za wysłuchanie i życzę dobrze wykarmionych roślin.